Kochanie, twoje ulubione. Dzięki. Dalej jesteś na mnie zła? Za co? Kochanie, jeszcze raz przepraszam za to wszystko. Tak, przepraszasz, a potem znowu zaczniesz się na mnie wydzierać. Skarbie, to się nie powtórzy. Wiem, że przez tyle lat źle zrobiłam, ale... Nie odpokutujesz tego! Raz zjadłam z wami śniadanie, bo chciałam wam dać szansę. Ale co ja poradzę, że widzę u was sztuczny uśmiech? Dlatego siedzę sama w pokoju. Nie chcę mi się z wami rozmawiać i sama wiesz dlaczego. Kserda, rozumiem, że jesteś wściekła, ale daj nam szansę, proszę. 7 lat zmarnowane. Zobacz, gdzie byłam. Zobacz, co się ze mną dzieje. Zobacz, kim jestem. Dostałam wczoraj 4 z biologii. Świetnie, kochanie. Chcesz kawałek ciasta? Pewnie. A więc to już dziś. Tak, mamo. Dziś się przeprowadzam. Odwiedzaj nas co jakiś czas. Okej, w porządku. Nie ma problemu. W końcu jesteście moimi rodzicami. A ty naszą kochaną córeczką. To smacznego. Kocham cię. No, w takim razie pora iść. Uważaj na siebie, córcie. Jeżeli będziesz miała jakiekolwiek problemy, nawet finansowe, zawsze możesz do nas przyjść. Kochamy cię, córeczko. Ja was też. Meble już są w mieszkaniu, więc nie będę musiała się tyle wysilać. Jedynie tylko zrobić ten wystrój. Powodzenia. Skąd on ma mój numer? No to trzeba się przeszykować. Cholera. Krystal, Rachel, ważna sprawa. Przychodźcie tu szybko. Tam, taradam, jesteśmy! No nareszcie. Dobra, randka czy zwykłe spotkanie? No barze zwykłe. To nie takie trudne, chodź! Krystal, nakładaj jej makijaż. Robi się. To nie. Mm-mm. Nie. O, nie. Tak, to! Co żeś wykombinowała? Dziewczyny, to miało być zwykłe spotkanie. No my wiemy, ale musisz wyglądać pięknie. Okej, dziękuję. No, to jak coś, to dzwoń. Pa, pa! Hunter, chodź. Skąd wiedziałeś, gdzie ja mieszkam? To, że tu dotarłem, powinno ci wystarczyć. Ty zawsze taki tajemniczy. A ty jak zawsze śliczna. Poszukam jakiegoś filmu. Nie no, co ty, nie dźwigaj. Ja to zrobię. Nie no, co ty? Ożeż ty, ja cię kręcę. No co? Skąd ty masz tyle siły? A, Bóg śmierci, okej.
Posiadasz niezwykłe moce. No widzisz, tak już jest. Jeśli pozwolisz, położę to tutaj. A ja pozbędę się tego. Śliczne. Kto? Nikogo innego w tym pokoju nie ma. To ja idę po telewizor. I tak miałam zrobić przemeblowanie. Ja ci pomogę. Czuję się jak ta dziewczyna. Czemu? A nieważne. Powiedz. Nie, to nic takiego. Ej, jak to nic? Mów. Więc mam podobną historię do niej. Jeden wielki wyrzutek wśród towarzystwa. Bita, wyzywana, niezrozumiana. Co? Kto ci tak robił? Moja dawna szkoła mnie wyzywała, a moi byli... Bili mnie. Co? Przyłapałam jednego z nich na zdradzie. Nie spodobało mu się to, więc podszedł do mnie i nawalał mi głową o murek. Wszędzie była krew. Leżałam nieprzytomna na dworze. Zostawił mnie. Sama doczołgałam się do domu, a na podłodze leżał pijany ojciec, matka w pracy. Umyłam się z krwi i poszłam spać. Kserda, zabiłbym tych gnoj, co cię bili, a przeklął tych, co dobijali psychicznie. Nie, nie ma potrzeby. Jak to nie ma? Idę do przodu. Nie mogę się tym przejmować. Pomogę ci. Będę przy tobie. Znamy się krótko. Jesteś mnie pewny? Znam cię od dawna. Może o tym nie wiesz. Wiem o tobie prawie wszystko. To teraz wiesz trochę więcej. Mam nadzieję, że pewnego dnia dowiem się wszystkiego. Ja... Co? Ja... Nie chcę cię przestraszyć. Powiedz, proszę. Jestem Bogiem Śmierci, ale jeszcze ci czegoś nie powiedziałem. Ja... Jestem martwy. Co? Duszę zabieram do małych kul i wysyłam do podziemi. A co z niebem? Nieba nie ma. Rozumiem, że to może być dla ciebie szok. Proszę, odezwij się. Nie bój się mnie, proszę. Ja po części wierzę w dziwne rzeczy. Kiedyś z koleżanką wywoływaliśmy duchy. Zmarła przez opętanie. Byłam taka głupia. To nie twoja wina. Nigdy nie wiadomo, kogo się przywoła. Tego nie powinno się robić i tak. To nie twoja wina. To nic złego. Demony pojawiają się zawsze, nieważne co się zrobi. Kserda. Ty serio jesteś martwy? Tak. To czemu jesteś ciepły? Bycie martwym nie jest tak, jak się wszystkim wydaje. Rozumiem, bycie całkowicie martwym, leżąc w trumnie. Ale ja po części żyję. Mam nadzieję, że nie czynię nekrofilii. Nie. Czyli... Wierzysz w takie rzeczy? Anioły, demony, Bóg Śmierci, wilkołaki. Istnieją wilkołaki? Tak, istnieją. Przyjaźnisz się z jednym z nich. Kto? Lara. Co? Czemu o tym nie wiedziałam? Tego nie zdradza się nikomu. To ich sekret. Ja o tym wiem, bo jestem Bogiem. Wow, nie wiedziałam. To niesamowite. Magia naprawdę istnieje. Nie do końca jest to magia, ale można tak powiedzieć. Nie zrobisz mi krzywdy? Nigdy. Czemu twoi znajomi nie żyją? Byli zbyt wrażliwi. Te wszystkie wiadomości ich przerosły. Poza tym mieli trochę problemów w życiu. Nie dali psychicznie rady.
O, przykro mi. W porządku. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje osoba, która leczy chorych? Nie, nie ma. A coś się stało? Nie, nic. Nic takiego. Mam wadę serca. Co ty gadasz? Tak. Kiedy za bardzo się zmęczę lub zdenerwuję, mam atak. Słabo mi, kręci mi się w głowie. Duszno, serce szybko bije. Ale po czasie samo przychodzi. Najgorsze jest to, że nawet gdy spokojnie siedzę, zaczyna znowu mi bić. To takie uczucie, jakby ktoś związał sznurem płuca i serce i mocno ściskał. Kserda, bardzo cię przepraszam. Za co? Bo cały czas opowiadam o tym wszystkim. To za dużo wrażeń jak dla ciebie. Nie szkodzi, wszystko jest w porządku. Umiem panować nad emocjami. Na pewno wszystko dobrze. Da się to jakoś wyleczyć? Jest w porządku. Mieli mi zrobić operację, ale okazało się to zbyt ryzykowne. To jak operacja mózgu. To delikatny organ. Jeden ruch, a może być po mnie. Nie biorę żadnych leków. Mam już z tym żyć. Co? Co to za lekarze? Jest dobrze, naprawdę. Jest zagrożenie życia? Nie pozwolę ci umrzeć. Będę przy tobie do końca. Gdzie ty się chowałeś przez te całe moje życie? Już jestem. Pamiętasz, gdy w gimnazjum wystawiałaś pracę? Tak. A pamiętasz to dolne serce na rysunku jabłoni? Tak. Pamiętam. To byłeś ty? Tak. Kocham się w tobie od dawna, a teraz mogę cię przytulać. Jesteś pierwszym chłopakiem, który mnie tak przytula. Serio? Serio. Boże, gdzie ty się chowałaś? Of days when love was true. Muted voices just beyond. Ach, piękne te gwiazdy. To była cudowna noc. Dziękuję. Dobre księżniczki, wszystko. Pierwszy raz to z tobą zrobiłam. Cieszę się, że aż tak mi ufasz. Jesteś facetem moich marzeń. Nikt nie może zrozumieć, jak bardzo cię kocham. Cały czas mnie przed tobą ostrzegają. A co mówią? Ach, nieważne. Jakieś głupoty. Tam w gwiazdach jest zapisana nasza przyszłość, skarbie. Uroczo. Zaraz wrócę, skarbie. Popatrz na gwiazdy. Okej, czekam. Ale jestem głodny. Kochanie! Martwy ptaszek, kochanie. Co ty? Ona chodziła do naszej szkoły. Ty jesteś mordercą. Każdy musi się czymś odwrócić. Ty jesteś dziwny, naprawdę. Ja stąd spadam. Kochanie, zaczekaj. Nie odczep się ode mnie. Co ty, żarty ze stroisz? Nic ci, skarby, nie zrobię.